Jeśli nie dysponujemy dużym budżetem, tak naprawdę warto rozważyć proste rozwiązania. Czyli to, co już jest na rynku dostępne dla nas, jako dla twórców rozwiązań mobilnych, niekoniecznie będących programistami czy też deweloperami. Dwa proste przykłady. Popularny LMS Moodle, przez niektórych uwielbiany, przez innych znienawidzony, nie zmienia to jednak faktu, że jest to rozwiązanie dostępne bezpłatnie, łatwe w instalacji i całkiem również łatwe w obsłudze. Dodatkowo Moodle ma również nakładkę mobilną, temat zwany też skórką. Dzięki temu każdy kurs czy każdy zestaw kursów w tym LMS-ie może wyglądać i odpowiednio odtwarzać się na telefonach komórkowych. Może wyglądać wprost jak aplikacja mobilna. Drugi przykład to WordPress. Popularna platforma blogerska, ale także system CMS służący do tworzenia stron internetowych, wyposażony w odpowiednie wtyczki i dodatki, pozwala osiągnąć naprawdę wiele nie tak dużym nakładem pracy. Dwie przykładowe wtyczki. Jedna z nich pozwala nam tworzyć mobilne treści na naszych stronach internetowych w taki sposób, że strona wyświetla się odpowiednio dla telefonów komórkowych i tabletów, jest responsywna, są odpowiednio dobrane czcionki i odpowiednio wyświetlane multimedia. Drugi dodatek pozwala z każdej strony w WordPressie stworzyć paczkę deweloperską, którą później możemy umieścić na Google Play czy na App Store. Proste. Więcej o tego typu rozwiązaniach i o tym, jak je stosować na stronie naszego projektu. Zapraszam.